Cześć widzowie, z tej strony oczywiście GR Marchocice, zapraszam na live'a i na odcinek, przepraszam bardzo za przejęzyczenie. Już dawno nie nagrywałem, mi się już po prostu myli. Zapytacie się, czemu nie było filmów. Czekałem na część, musiałem sobie kupić ten przenośny taki adapter Bluetooth, żeby móc słuchawki podpiąć, ale już teraz jest wszystko dobrze. Co mogę wam więcej powiedzieć? Ta seria będzie Duże Gospodarstwo, takim jakim ja chcę być kiedyś rolnikiem. Więc tylko się cieszyć, że naprawdę chcę gospodarzyć mimo ciężkich czasów w rolnictwie, bo wujek mi mówi, ty powinieneś się robotą zająć, a nie gospodarzeniem. Ale ja wiem swoje, chcę, dokładnie kiedyś mi ktoś powiedział, kieruj się swoim życiem, rób jak uważasz, jak, to chyba nawet moja babcia mówiła, która już nie żyje. Ale no tak było, pamiętam jak babcia mówiła, że jak jeszcze będzie żyć, to mi będzie pomagać do ostatniego dnia swojego życia. Ale niestety babcia zaczęła bardzo chorować. Zapytacie się, duże tutaj masz gospodarstwo? Jeszcze nie mam wszystkich maszyn, widzowie. Ale tak, mam jeszcze nie wszystko, nie chodzi mi o to, że wszystko muszę jeszcze uprawić. W następnych odcinkach zobaczycie uprawę, bo mi jeszcze zostało po drugiej stronie pola do połączenia. Więc no. Mogę wam pokazać ciągniki jakie są na tej serii. To jest Steyr 103, Steyr Taurus CVT, Steyr 6330, 300, 902, 9250 case Axial Follow. Drugi ciągnik to jest Massey Ferguson. Tu jest ta rocznica założenia ciągnika firmy Dynal 4, Dynana 4, 5475 z pługiem Kubotka. Tu mamy siewnik Amazon 15001C. Tu mamy przyczepki. Autosanki, jakieś to nowsze trochę przyczepki, to trochę starsze. Tu mamy agregat, kultywator, agregat, jak tam zwał, jak zwał, bo teraz różnie ludzie na to mówią. Tutaj mamy to, to jest akurat z Horsza. Nie wiem, czy będzie napisane ile jest. Cruiser 12XL. Mamy oczywiście New Hollanda TM155, Renatkę, która będzie chodzić pod turem 103 50C Renat. Z ciągników jeszcze takich to mamy tak New Hollanda 8340. Maseja 3,120. Jeszcze będzie w Altria się pojawi na pewno. No i myślę nad jakimś fędzikiem. Ale to z czasem. Tu są agregaty z Unii, Zagromasza znaczy. Unia, Max, no to jest z Unii, to jest Zagromasza. Tu mamy Zetorka mojego ulubionego 7,211. Maseja Fergusona 5455. Dyna, Massey Ferguson. Zapytacie się, co są już wszystkie ciągniki. Pokażę wam moją kochaną perełkę. Najlepszy, ulubiony ciągnik. Ze sentymentu go mam. To jest 28. W moich ulubionych malowaniach.
I on tylko sobie stoi, żeby cieszyło oko. Więc no. To są wszystkie ciągniki chyba na chwilę obecną, które posiadam. A przepraszam bardzo. Jeszcze jest klas. Action 5000 track. Głównie leży, to jest taki pług, który uprawia szybko. To się nazywa B Gurwood Space 360. Maszyna konkretna, godna podziwu. No i mamy pick-upka. Co chciałem z wami, widzowie, zrobić na tym odcinku? Czemu nie było filmów z kiszonek? Szczerze mówiąc, już wam powiem dlaczego. Bo miały być, obiecałem i w ogóle. Z kiszonek się filmów nie udało zrobić. Dlatego, że jak ja zajechałem na pole, trzeba było wszystkie ręce na pokład, bo się sieczkarnia zepsuła. No i niestety. No i wiecie, ja, że trochę się znam na tych maszynach rolniczych, to też miałem upierdzielone ręce, nie powiem, że nie. Czy tam śrubki, czy coś, jak było ciasno podawać, to w ogóle był koszmar, czy klucze, i tak pobrudzone ręce i tak, więc musiałem jakoś sobie nie radzić tam z chłopakami na polu. Dobrze, że my chociaż klucze mieli, bo nie wiem, jakby to było. Później my wszystkiego kompletu nie mieli, ale chłopaki, u których my kosili, czy dostarczyli nam klucze i było w poczciach, nie? Także no, no. Trochę nowsze przyczepy do mnie zawitały. Te dwie maszyny idą do sprzedania, bo są po prostu za małe. Zapytacie się, po co ci tyle przyczep? Na dużym gospodarstwie to i przyczepy są potrzebne. Poważnie, no. Wiecie, dzisiaj do pracy, więc to taki krótki odcinek będzie, bo będę się musiał niedługo szykować. A ten odcinek nagrywam taki krótkawy będzie, bo wiecie. Muszę się szykować do pracy, już tam 2 tygodnie pracuję. Codziennie jest to samo, ale wczoraj to usnąłem na tasie. Nie no, już się tak dziwnie nie było, nie? Ale jakbym dłużej porobił, to może by tak było. Bo chłopaki, z którymi robiłem wczoraj barkiem, z Ukraińcem, to no właśnie, no. Dawaj szybko. Musimy szybko na sklep jechać, poszczepiać jedną i drugą maszynkę. Trzeba poszczepiać, bo kasy jest niewiele, ale na to przez to, że jeszcze muszę zboże sprzedać. Z czasem, jak będę większe maszyny wychodzić, to na pewno będą sprzedane na tę serię. Więc co ja będę robił? Kurde, teraz maszyny są za głośne. Tutaj chyba tu. No. No to tak. Jeszcze tu. No. Teraz już powinno być lepiej. Co mogę wam więcej, widzowie, powiedzieć? No mam taką fajną dziewczynę. Jessica. Jessica, zapytacie się z kim, jak się poznaliście, w ogóle. Jessica chodziła ze mną do szkoły.
szkole, my się nie odzywaliśmy do siebie. Po prostu ona była taką skrytą dziewczyną. Musiała się oswoić ze szkołą, wiadomo. Tak jak ja miałem w pierwszej klasie tylko dołki, czy tam takie różne te, to... No... Także widzicie, tak to wygląda. Wiecie, mogło być ciut lepiej, bo... Fajne przyczepy są w Fatelmachu, nie powiem, podobają mi się. Także no... Czy ja wiem... Fajne, duże gospodarstwo będzie tutaj. Zobaczycie zresztą sami po następnych odcinkach z niego. W sobotę mogę wam już powiedzieć, że będzie na pewno wolna. Porozmawiałem wczoraj z panem kierownikiem. Więc fajnie będę mógł na odcinki, na pewno będzie. Odcinek będzie na pewno, więc... Tylko o której godzinie nie wiem, bo w sobotę bym może podjechał do hurtowni. Bo chcę sobie takie fajne opaski kupić na kable. Takie spirale. I będziemy w ogóle przerabiać, bo przyszedł nowy zasilacz, większy, więc będzie trzeba wszystko odpiąć w sobotę. I... No, niestety. Dobra, to zrobimy tak. Odepnij to. Zepniemy teraz te dwie. Te, no i potem te dwie. To może tylko ten. Ale to można by sprzedać. No chyba tak bym zrobił. Dobra, tak możemy zrobić. Słuchajcie. No, sprzedaję, bo trochę źle to przemyślałem, szczerze, więc... Więc no. Zanim na jedno miejsce wstąpią inne przyczepy. Więc no. Więc chyba się tylko cieszyć, no. Że się pogodzi. Nie wiem, czy autosanka, czy jakaś dużo większa. Autosanka chyba 55, co nie? No też mi się tak wydaje. Dobra. 16 i D50. Pokrywa tak. Kup. 8000 zostało. To jak się sprzeda zboże, to będzie inna chwata. A właśnie mieliśmy sprzedać jeszcze te maszyny niepotrzebne. To będzie, pieniądze będą. Już jest 42 tysiące. Trzeba umieć interes robić. Zapytacie się, jak tam, kiedy się bierzesz za gospodarstwo i w ogóle. Każde pieniądze wiecie dobrze, że odkładam na gospodarstwo. Chcę kupić ziemi, bo trzeba na czymś gospodarzyć.
Nie powiem, powiem szczerze, w naszym województwie jest ciężko z ziemią, jak są to jakieś piachudry, albo bardzo daleko będzie trzeba jeździć za ziemią, żeby nabyć. Ja będę się starał kupić od rodziny na Ropolskim, chociaż wiem, że ciężko będzie, żeby ten, ale może się uda wytargać od nich te kawałki. Bo powiem wam szczerze, że bardzo bym chciał, bo to są fajne klasy ziemi, trzecie mają, więc... Zobaczymy zresztą. Zobaczymy, jak to tam będzie. Zobaczymy zresztą, co ja wam będę mówił. Właśnie. Dobra. Odepnij. Ostatni zestaw zrobimy i będziemy mogli się śmigać. Dwa razy przyjedziemy tam, trzy i będzie po robocie, no. Tak. Zapytacie się, czemu nie masz jeszcze żadnej wiaty? Z czasem i wiata będzie. Najważniejsze, żeby pieniądze były i maszyny, żeby było czym robić. A reszta ta tam nieważna. Do wiaty wszystko się wepcha, maszyny uprawowe. A to co zrobisz? A ciągniki będą, co niektóre są tylko schowane, więc no. A może jeszcze dwa się zmieszczą i to będzie wszystko. Tak mi się wydaje. Może w linie wejdzie, zobaczymy. O, ktoś jest dostępny na Discordzie. Dobra. Dobra, ogień. Ogień i rura. Dzisiaj to wiecie, to jest taki pierwszy odcinek z tego dużego gospodarstwa. A czy będzie takie typowe małe na małe maszyny? Szczerze mówiąc, już mi się nie nudzi. Teraz chcę tylko większe maszyny, więc musicie to uszanować, widzowie. Ale wiem, że wam się te moje filmy podobają. Mordeczki, także widzicie. Fajnie by było, jakbyśmy to 2000 subskrypcji dobili. Ten kawałek mały też jest mój. Mam tu tego pola i po drugiej stronie tam mam trochę. Zobaczycie zresztą, ile będę miał pola. Także no, co ja będę dużo mu. Czekaj, albo no. A tamten sam przyjaciel. No. Widzicie, to są takie maszyny. Wszystko się staram robić samemu na tej serii. Wygodne są te słuchawice i sobie je wyregulowałem, żeby był na moją głowę. Bo były takie trochę zasnawe, ale już teraz jest lepiej. Tak jak powinno być.
dziwne są zasady na tym magazynie, gdzie ja robię, ale no cóż, co ja poradzę. Także kolejne dwie przyczepy przyjadą. Na nasze PGR-y. W rally jakbym miał tyle, to już bym był król na wiosce. Na obla... weźmiemy bardzo dużo psiach. Ja nawet bym wziął najgorsze piachudry, no, żeby móc gospodarzyć. I wiadomo, być większym od Mateusza. Więc no. Renatką jeszcze będzie trzeba robić. Także ogień, widzicie widzowie jak to wygląda. Także co ja mam, wiem co mam powiedzieć. Aha, kiedy będzie zmiana procesora, ciężko powiedzieć kiedy, bo nie wiem sam. Trzeba mieć trochę pieniędzy na IP na niego. No co z tego, że to co ja mam wszystkie pieniądze wydać, bo abym mam sobie komputer to robić. To nie chodzi o to, że... mam pieniądze jeszcze z urodzin i to trochę jest jeszcze, więc... no i na koncie jest jeszcze trochę, ale ja nie wydaję tych pieniędzy, bo... bo wolę odkładać na zakup ziemi górnej. No może na konk co nie? No ja u mnie lipy nie ma. Widzicie, u mnie to samo staliwo jest na tym gościu. Wszystko konkretne maszyny. Także widzicie, widzowie, na dzisiaj to by był taki krótki filmik, także łapkujcie, subskrybujcie kanał, bo lecimy po 2000 widzów na kanale, także trzymajcie się, do zobaczenia.